Za 50 dni ruszy Narodowy Spis Powszechny. Od 1 kwietnia do 30 czerwca będziemy odpowiadać na szereg pytań, które pozwolą Głównemu Urzędowi Statystycznemu opracować informacje niezbędne dla wielu instytucji, które na wynikach spisu opierają swoje decyzje i strategiczne plany rozwojowe. Udział w spisie jest obowiązkowy. W tym roku po raz pierwszy w historii spiszemy się sami, przez internet. Jeśli ktoś nie będzie w stanie tego zrobić z uwagi na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, będzie mógł skorzystać z jednej z form uzupełniających – wywiadu telefonicznego lub osobistego kontaktu z rachmistrzem. Pozyskiwane informacje dotyczyć będą danych demograficznych, między innymi takich jak płeć, wiek, adres, stan cywilny. Kolejna partia pytań dotyczyć będzie aktywności ekonomicznej Polaków, ich statusu, aktywności zawodowej, lokalizacji miejsca pracy, źródeł utrzymania, wykonywanego zawodu i innych. W kręgu zainteresowania Głównego Urzędu Statystycznego jest również poziom wykształcenia, ewentualne niepełnosprawności czy migracje ludności. W spisie zostaniemy zapytani również o narodowość, język, wyznanie. Podamy także kilka informacji o naszym gospodarstwie domowym, stanie i charakterystyce nieruchomości, w której zamieszkujemy. Zgodnie z obowiązującym prawem nie możemy odmówić udziału w spisie. Nie możemy też odwołać się do przepisów rozporządzenia RODO. Spisy powszechne są w Polsce przeprowadzane co 10 lat.